W ramach akcji Stowarzyszenia Folkowisko cała Polska czyta wschód. Półtora roku temu szliśmy ulicą Amurską w poszukiwaniu restauracji z rzymu Mszczyna. W przewodniku było napisane, że dobre pielmienie, dobre bliny i niedrogo. Przewodnik wyszedł w 2007, a tam już była ruina. Zakurzone szyby, pokruszony beton i blaszany szyld. Poszliśmy dalej. Trzypiętrowe domy przy ulicy pochodziły pewnie z przełomu lat 20. i 30. i wyglądały na całkiem przyzwoity modernizm. Jednak tutaj, na Dalekim Wschodzie, opuszczenie dopadło je zaraz po wybudowaniu. Opuszczenie dalekowschodnie oraz ideologiczne. Bo bardzo szybko się okazało, że modernizm musi ustąpić socrealizmowi. Tak więc wokół na tysiące kilometrów rozciągał się step, a tutaj ta architektura. To się nie mogło udać, dlatego teraz stało złuszczałe jedzliszejami. Andrzej Stasiuk, Wschód. Chodź, Michał. Okay.